Chleb wypiekano przeważnie raz w tygodniu. Wszyscy z niecierpliwością czekali na ten dzień. Zapach chleba przepełniał cały dom. Przedzanie jest tak. Dzieżka, w której wyrabia się chleb, pokrywa do dzieżki. Potrzebne są nam także koszyczki, w których się robi formę. Dajemy ciasto do formy i wykładamy na łopatę. Na łopatę. Z łopaty ściągamy i mamy gotową formę chleba i wkładamy do pieca. A tu mamy kociubę. Kociuba jest do rozgarniania żaru, który jest już wcześniej tutaj w piecu. Co robiły gospodynie, aby chleb się udał? To jest woda ciepła. Daję do tego drożdże. A teraz z tego. Później trzeba trochę posolić. Solniczka też. To jest jeszcze z pierwszej wojny światowej. To jest pszenna. To jest mąka pszenna. Tą drugą mąkę to też trzeba otworzyć, tą żytnią. Już odbieramy. Możesz już posypać tak, tej żytni mąki. Jeszcze. Jeszcze. Tym dodawamy do dzieżki. Drożdżek jest zrobiony, czyli już jest tak, woda, drożdże. Do tego jest dane sól, no i oczywiście mąka. To wszystko jest zrobione, no i to będzie teraz czekać do jutra rano. Że rano jak to urośnie do góry i później zacznie opadać. Jak zacznie opadać, to wtedy ja to zamieszę na ten. No i później musi trochę czekać, bo już trzeba będzie zapalić wtedy w piecu i oczywiście później formować. No i teraz tutaj przykrywam tą dzieżkę, pokrywam. W tym momencie rozpalamy w piecu chlebowym. Rozpalana jest szczypa. Od szczypy rozpala się cały ogień. W piecu chlebowym palimy tylko drzewem sosnowym. Drzewo sosnowe jest cięte w większych kawałkach niż do zwykłego pieca, nie w krótkich. Na początku rozpalamy blisko paleniska, później kociubą przesuwamy do środka pieca i rozkładamy żar, który jest już rozpalony. O, już nam się ładnie rozpala. W domu się prawie te chleby piekło, nie? Mało kto by ludzie nie piekło. A jak często się piekło? Raz na tydzień. Albo raz na dwa. Jak się były 4-5 buchenków, takich dużych, tu. Raz na tydzień. To zależy jak rodzina ma. Tak, jak pięcioro ludzi w domu było, nie tu. I na tydzień nie starczało. To 4-5 dni. Jak to było 9 rodziców, 2 do 11. Na tydzień 5 chlebów nie pójdzie? No pójdzie, ale mówię, to zależy jak tam rodzina jest. Czy było można pożyczać chleb? Jeden drugiemu życzyły. Jak było komuś brakowało chleba, to się do sąsiada się życzyło. Od sąsiada pięć upiekło i się oddawało. Czy cały chleb się pożyczało? Całą połówkę za. Ile kto chciał. Tak, ile kto chciał. Bo u nas była taka tradycja, że należało kawałek chleba odkroić, żeby nie dać całego chleba z domu. A to może wiesz co, dawno, dawno, to dużo wcześniej. No to by nie wynieść z domu szczęścia. Aha, w ten sposób.
jakie były zakazy związane z chlebem. Funkcjonowały różne zakazy dotyczące chleba. Nie wszystkie były bardzo poważne, ale ludzie starali się je przestrzegać. Nie wolno było na przykład kroić chleba z obu stron, kłaść go spodem do góry, albo zostawiać noża wbitego w bochenek. Były też różne zakazy obowiązujące podczas wkładania chleba do pieca. Nie wolno było wtedy na przykład nic mówić, a dzieciom nie wolno było przechodzić pod łopatą. Co to jest zakwas i jak długo można go przechowywać? Do następnego pieczenia. Do następnego pieczenia. Zakwas to tak jak drożdże. Nie daje się drożdże, tak, tylko się tak, daje zakwas. Zakwas. Czy w domu musi być ciepło podczas wyrobu chleba? Musi być ciepło. No to moja mama kładła na łóżku dziszkę. Ja się przykryła pod pierzyną. Pierzyną, żeby ciepło było. Zabiu, przynieś koszyczek. O, idź, babcia, babcia prosi koszyczek. Ja tylko poszukam. Prosto, ładnie, ślicznie. Dziękuję. A ta siostra też nie miała mieszkać. Jedna ja tam masz ten. Jak to? Tak. Pięknie zrobiłaś. Chodź. Tylko jest na daleko gdzieś ciasto. Ja ci zrobić foremkę tego ciasta. Trochę trzeba, bo to pod spodem wiesz. Ale troszkę musi przetrzeć. Jakie dawniej były rytuały związane z chlebem? Ten, kto kroił pierwszą pajdę chleba, czynił zawsze na bochenku znak krzyża. Jeśli komuś przypadkiem wypadła kromka z rąk, trzeba było ją szybko podnieść i ucałować. Ogromny szacunek do chleba był widoczny w każdym domu. Ten podstawowy pokarm zajmuje szczególne miejsce w codziennym życiu, ale także w naszej ojczystej tradycji i kulturze. Jest z nim związanych wiele pięknych modlitw, pieśni, powiedzeń i zwyczajów. W modlitwie prosimy Boga, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Słowami ludowej mądrości stwierdzamy, że chleb w domu to włodarz, w pracy przyjaciel, w drodze towarzysz. A gdy czegoś nam brakuje, używamy powiedzenia, głodnemu zawsze chleb na myśli. Są jakieś wróżby i przepowiednie związane z chlebem. Ale to się nie nadaje dziewczyna na gospodyni. Na pewno, właśnie tak. Było. Na te rady zakajce zwracali na mnie kawalerów uwagę, jak chodziły w żeniaczki. Zakajce, kto to pił, ten pił. Bo to trzeba było dobrze
żeby się udał, jak na ten dom gospodyni. Kawalery na to uwagę zwracały. Tak i tak. No chyba teściowe prędzej. Jak lep pędzi. Jak chłopi było, to w tych uwagach. To znaczy, że ktoś odmawia, ktoś tam odmawia tego gospodarza, co piecze. Co piecze, tak. Że jak pędzi. Nie rozpęknie tak. No jedna z wróżb na przykład była taka, że jeżeli przy wkładaniu do pieca chleb się przewrócił, to oznaczało, że należy spodziewać się gości w krótkim czasie. To jedna taka wróżba dosyć popularna i znana, że gdy dwa chleby się w piecu zrosną podczas pieczenia, to zapowiada to małżeństwu, czyli gospodarzom, którzy piekli ten chleb, długie, spokojne, szczęśliwe życie.